skąd się u Ciebie wzięło zainteresowanie w ogóle dziedzictwem i historią Żydów polskich? Ja myślę, że to nie ma jakiejś takiej genezy, że to mnie jakoś uderzyło jak grom z jasnego nieba. To jest taka rzecz, z którą ja się urodziłam po prostu. To była jakaś taka ciekawość tej kultury i ona jakby ewoluowała na przestrzeni lat, ponieważ ja pamiętam taką moją fascynację, niektórzy się, nie wiem, interesują jakąś kulturą japońską na przykład z jakiegoś powodu, mimo że też nie mają z nią jakiejś większej styczności i ja miałam tak z kulturą żydowską. Tylko że to się bardzo zmieniło na przestrzeni właśnie mojego życia, ponieważ na początku to była taka powierzchowna jakaś fascynacja taką egzotyczną i odległą kulturą związaną z Izraelem, bo tak mi się kojarzyli Żydzi jakby z Izraelem. Nie łączyłam ich w ogóle tak naprawdę z taką moją codziennością, z taką moją rzeczywistością małego miasteczka gdzieś tam w Polsce południowej, bo ja pochodzę z województwa świętokrzyskiego. No i tak to do mnie gdzieś naturalnie przychodziło i potem w moim życiu się zaczęły wydarzać kolejne rzeczy, takie jakieś drobne, które mnie doprowadziły właśnie do bycia tu, gdzie jestem. Pierwsza rzecz to były takie zajęcia, które miałam w ramach jakiegoś szkolenia, warsztatów w liceum prowadzone. Przyjechała do nas jakieś stowarzyszenie, teraz już sobie nie przypomnę nazwy, ale przyjechali do nas ludzie z tego stowarzyszenia z Łodzi i powiedzieli nam, że tutaj w Końskich u nas, czyli w mojej miejscowości rodzinnej, żyło sporo Żydów. I ja byłam zaskoczona, no bo jak mówię, ci Żydzi raczej mieli dla mnie taki rodowód izraelski, a niekoniecznie taki bliższy jakoś mi prywatnie. No i ja jakby wzięłam udział w tych warsztatach. Tam też popchnął mnie mój nauczyciel historii z liceum, który gdzieś tam w tej mojej pasji mnie wspierał. I tak naprawdę to był taki mój początek, takie zarzewie całego tego takiego większego, bardziej poważnego zainteresowania. Natomiast później ja gdzieś też w Końskich, a propos tego projektu, dowiedziałam się, że jest jeden budynek, który on zawsze mi nie pasował, on był zawsze jakiś taki, pasował jak pięść do oka, za przeproszeniem, ponieważ był zupełnie inny niż cała zabudowa miasta. I zastanawiałam się, dlaczego taki jest. No, okazało się, że to była po prostu szkoła żydowska Talmud Tora, która się znajdowała przy ulicy Starowarszawskiej, zresztą do tej pory ona się tam znajduje. I to była taka w sumie pierwsza taka budowla, pierwsza taka zabudowa, która zwróciła moją uwagę i taki, powiedzmy, zalążek w ogóle smutnych synagog. Potem, jak się okazało, takich budynków okazało się, że jest ich więcej. Pojechałam kiedyś do Tarnowa. W Tarnowie jest budynek mykwy, w takim stylu mauretańskim, bardzo, bardzo piękny. I zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że mamy tam jakiś zakład geodezyjny, czy jakiś salon tam jakiś kosmetyczny. I to wszystko się znajduje jakby w przestrzeni tego pięknego budynku z taką historią. I to znowu mi nie pasowało. I tak powstały smutne synagogi, bo okazało się, że tych budynków jest po prostu coraz więcej. No i że tych budynków jest zaskakująco dużo, bo ja też się nie spodziewałam, że to będzie taka skala. I w sumie do tej pory jestem zdziwiona, że mimo tego, że ten projekt prowadzę już trzeci rok, to tak naprawdę kontentu kompletnie mi nie brakuje i myślę, że będę to robić jeszcze dużo, dużo czasu. No właśnie, bo ty pochodzisz z Końskich, tak. To jest twoje miejsce i jeśli chodzi o to odkrywanie tego dziedzictwa żydowskiego, ty wcześniej coś wiedziałaś na temat historii żydowskiej Końskich? Czy... Kompletnie nie. Kompletnie tak nie było. To było właśnie związane pierwszy raz z tymi warsztatami w liceum. I to w ramach tych warsztatów odkrywaliśmy różne miejsca związane z tą kulturą i poznawaliśmy jakąś ich historię i potem prowadziliśmy taki spacer po śladami tego, gdzie było getto, gdzie była ta szkoła żydowska właśnie, gdzie doszło do takiej większej masakry Żydów przez żołnierzy niemieckich. Takie miejsca pamięci głównie w Końskich odkrywaliśmy i to był mój pierwszy kontakt, to było moje pierwsze zetknięcie
w ogóle z tym tematem wtedy. I dopiero wtedy zobaczyłam, że ta historia Końskich jest dużo głębsza i dużo bardziej zniuansowana niż mi się wydawało. Bo mi się wydawało, że to jest miasto jakieś prowincjonalne, tekturowe po prostu, które jest zupełnie nieciekawe i że jakaś tam ciekawa historia dzieje się gdzieś tam, gdzie mnie nie ma. Okazało się, że nawet w takim małym miasteczku w województwie świętokrzyskim jest po prostu ogrom historii i ogrom jakiejś wiedzy, którą można poznać i która z jakiegoś powodu nie jest poznana. No i potem zaczęłam szukać dalej. Okazało się, że województwo świętokrzyskie jest bardzo bogate. Chyba najbogatsze, tak mi się wydaje, przynajmniej w moich obecnych takich poszukiwaniach tych trzyletnich, to Świętokrzyskie to jest prawdziwa skarbnica. No i zaczęłam objeżdżać województwo świętokrzyskie. No a potem zrobiłam research dotyczący takiej skali ogólnopolskiej. I skali ogólnopolskiej to znaczy czego w skali ogólnopolskiej, nie wiem, synagog? Tak, synagog. Synagog. Tak. Chodzi o synagogi. Zobaczyłam, że pojechałam, tak jak mówię, zaczęłam od województwa świętokrzyskiego, zaczęłam jeździć po synagogach świętokrzyskich, a potem zaczęłam jeździć dalej, zaczęłam szukać, grzebać w jakichś materiałach, archiwach, w internecie i okazało się, że większość województw ma do zaoferowania całkiem sporo budynków, które kiedyś były synagogami. No bo ten twój, tu mówimy o blogu, jaka to jest forma, czy to blog, tak? Czy to jest strona, czy to jest... No tak naprawdę to pierwotnie to w ogóle był profil na Instagramie i tak naprawdę to głównie to jest profil na Instagramie. Natomiast ja też stworzyłam stronę internetową, bo jednak no jakby odbiorcy na Instagramie są bardzo... To jest dosyć wąska grupa ludzi. To są ludzie w konkretnym wieku, z jakimś tam powiedzmy dosyć moim zdaniem do określonym mindsetem, a chciałabym też trafiać trochę dalej, trochę szerzej, na przykład do osób starszych, które też są bardzo zaciekawione tym tematem, ale które nie mają Instagrama i jakoś nie mają, no nie wiem, jakiejś takiej potrzeby czy śmiałości, żeby na te media społecznościowe w ten sposób zaglądać. A dlaczego w takim razie nazywa się ta strona, ten projekt Smutne Synagogi? Bo to jest bardzo dobra nazwa. To jest moim zdaniem... To jest przede wszystkim chwytliwa nazwa, tak. Uważam, że ta nazwa jest ciekawa, że ona, jak widzimy coś takiego na Instagramie, to z ciekawości wejdziemy i sobie to klikniemy, żeby zobaczyć, co to takiego. Znaczy, sama nazwa jakby synagogi to jest taki przedmiot zainteresowań stosunkowo dosyć wąskiej grupy mimo wszystko ludzi. To nie jest jakiś taki mainstreamowy temat. Natomiast zaskakująco dużo ludzi się tym interesuje. A dlaczego synagogi są smutne? No, są smutne z różnych powodów. I ja tak się zastanawiałam, dlaczego one smutne są. I myślę, że wiele osób ten smutek będzie postrzegać na takiej zasadzie tego, że to są po prostu brzydkie budynki. Tu była kiedyś synagoga i ona prawdopodobnie była całkiem ładna, a teraz po prostu to jest brzydki budynek, jakiś będący w jakimś tam kiepskim stanie, tam w jakiejś kiepskiej kondycji fizycznej, z jakimś takim powiedzmy zatartymi elementami architektury synagogalnej. Natomiast no, ja bym chciała ten smutek rozpatrywać na trochę innych rejestrach też, bo wydaje mi się, że na takim poziomie powierzchownym to jest trochę za mało. Smutek synagog moim zdaniem polega na tym, że w większości tych synagog one nie mają jakiegoś takiego miejsca, jakiejś formy upamiętnienia tej przeszłości. Z jakiegoś powodu nie są obejmowane opieką konserwatora, mimo że w wielu wypadkach uważam, że powinny. Generalnie jakby chodzi o to też, że synagogi też są smutne ze względu na to, że po prostu albo nie ma tego upamiętnienia, albo ludzie też jako wspólnota, która żyje wokół tego budynku,
też tej pamięci o tym miejscu nie ma, nie ma pamięci o tej przeszłości. I dla mnie tutaj jest smutek tych synagog tak naprawdę. A to, że one wyglądają kiepsko, to jest jakby tylko pokłosie tego takiego smutnego początku. No, ale nie wszystkie wyglądają, prawda? Bo tak kiepsko, bo to jest bardzo ciekawe. Ja sobie myślę o tym, że no tak, tutaj mamy jakby te kwestie też takie estetyczne, ale że zdegradowany budynek synagogi jest też oczywiście takim, prawda, symbolem nieistnienia tej, no po prostu tej społeczności, tak, takiej zaniku tego i może, bo to co dla mnie jest ważne, na przykład, a ja mam tutaj, no muszę o tym powiedzieć, bo to się nie da, ponieważ jestem związany z Tygodzinem, to mam kontekst tej synagogi w Tygodzinie i że z jednej strony mamy to, takie zdegradowanie, ale dla mnie z tym się wiąże pewnego rodzaju autentyzm, a z drugiej strony mamy tak jak w Tygodzinie, piękno odremontowaną synagogę, odremontowaną i jakby zanik, czy zatarcie pewnej, jednak w pewnej mierze no takiej autentycznej, na autentycznej historii, na rzecz takiej no trochę tak, no wycukierkowanej historię, czy ty, jakby w tych kategoriach takich, no tutaj mówimy o kategoriach estetycznych, ale jakby też z nimi się chyba wiążą inne też kwestie. Tak, to znaczy jakby sama estetyka, to mówię, to jest jakby wierzchołek, jakby dla mnie przynajmniej to jest taki wierzchołek Góry Lodowej, to jest jakby, no mówię, to jest moim zdaniem dużo bardziej skomplikowana i zniuansowana kwestia. Ty mówisz o tym, że jakby to, że ta synagoga w Tygodzinie jest taka ładna, to jakby zaprzecza autentyczności tego, co się stało, tak? W sensie, że była tam, wydarzyła się tragedia jakaś, tak? Wydarzyło się, nie wiem, wyniszczenie tej ludności żydowskiej, miejscowej, tak? I że odbudowanie tego jest jakąś taką próbą, taką cukierkową, tak? O tym znaczy mówisz? Tak, znaczy tam akurat jeszcze kontekst jest trochę inny. Tam kontekst jest tak naprawdę historii XIX-wiecznej i XX-wiecznej oczywiście, ale to w ostatnich latach się stało, że ta synagoga, ona zawsze była tak naprawdę w białym kolorze, czy jasnym kremowym, natomiast ona została teraz jakby w ramach działań konserwatorskich doprowadzona do stanu tam, no nie wiem, z XVII wieku kolorystycznego, tak? I że to jest taki, to była dyskusja, i to jest w ogóle taka konserwatorska dyskusja o tym, że przez to no zostało to cofnięte do pewnego stanu wyobrażonego, ale została tak w dużej mierze zatarta ta historia no nam najbliższa, tak? Że tworzy się takie, no właśnie to, takie trochę simulakrum, tak? Taki, no to w ogóle jest taki szersza kwestia, no, w Tygodzinie, że tak, no, że bardziej łatwiej jest pokazywać tego Żyda takiego wyobrażonego, niż realnie pokazywać, znaczy łatwiej. No. Tak działa też turystyka trochę, że w tamtym miejscu, że częściej pokazuje się wyobrażonego Żyda niż realną społeczność, która istniała, tak, w Tygodzinie. Znaczy to zawsze mi się wydaje takie niebezpieczeństwo, bo no właśnie, możemy, nie wiem, odnowić stary i brzydki budynek, tylko właśnie do którego momentu, do którego stanu, czy z początku, czy z, nie wiem, z ostatniego czasu jego świetności. Nie wiadomo, w sensie, to jest, wydaje mi się, że to jest, no, każdorazowo to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa w przypadku każdej takiej sytuacji. Ja chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie tego, co powiedziałeś, że skąd wynika ten smutek, że ten smutek jest głębszy, bo ja chciałam się do tego odnieść i chodzi mi o to, że ten smutek też się wiąże, ja też zauważyłam to i u siebie i u wielu osób, że tak naprawdę ten smutek związany ze smutnymi synagogami polega na tym, na takim smutku za czymś, czego się nawet nie doświadczyło, ale wiemy, że to mogłoby być, że to istniało, a nawet my nie mieliśmy szansy tego dotknąć, nie mieliśmy szansy tego poznać. I ja to widzę u osób, które ten projekt śledzą, które się tak angażują bardziej w ten projekt, że one mają jakiś taki pakiet takich cech,
charakterologicznych w postaci jakiejś takiej empatii, czy takiej uważności, czy takiej no, jakiejś rozbuchanej trochę nostalgii. Nie ma w tym nic złego, po prostu jakby to jest jakaś taka uroda ich wrażliwości po prostu. I też takiej uważności na takie grupy, na historię grup wykluczonych, bo mam poczucie, że taka historia nie mainstreamowa w ogóle teraz, ona przeżywa renesans. Teraz się zaczytujemy w książkach o chłopkach, o pokojówkach, bodajże była chyba taka książka Historia Ludowa Polski i bardzo właśnie jakby Smutne Synagogi są też właśnie w tym nurcie, wydaje mi się. Są taką historią grupy no, niewiększościowej, grupy w jakiś sposób w pewnym sensie marginalizowanej. I jakby smutek nasz właśnie to jest taki, nie wiem czy smutek jest tożsamy z nostalgią, ale no jest w tym smutku jakaś taka tęsknota za tą wyobrażoną taką społecznością, z której no, my siłą rzeczy nie mogliśmy pamiętać, a z którego z jakiegoś powodu te wcześniejsze pokolenia, które jakkolwiek mogły się z tą grupą zetknąć, no to z jakiegoś powodu one nie chcą do końca do tego wracać i ciężko się im o tym mówi, a my z kolei mamy taki głód, bo chcielibyśmy dowiedzieć się, co tam było. Bo też no, nie ukrywamy, że ty nas interesujesz również jako osoba, która używa nowych mediów do przekazywania, czy tak w tematyce żydowskiej, tak? Do przekazywania jakichś treści. I znaczy, nie chodzi o kierunek. Znaczy, to było tak, że zobaczyłaś tę synagogę, zrobiłaś jej fajne fotki, pomyślałaś, a wrzucę sobie je na Instagram, może mi to jakoś zagra, tak? Może coś tam się poruszy. Czy to, no bo wiesz, bo też myślę, że ten twój projekt można by do niego dołożyć milion treści takiej nawet teoretycznej, nie wiem, nie miejsca, tak? Nie wiem, można już nawet ostatecznie zrobić z tego jakiś, nie wiem co, pondą do wilczyka projektów, nie? No więc ja się zastanawiam po prostu, czy to było tak, że najpierw była ta jakby taki element estetyczny tego, czy najpierw był ten element właśnie emocjonalny i... Zdecydowanie najpierw był element emocjonalny, bo tak jak mówię, zaczęłam jakby przemyśliwać te kwestie w kontekście mojego miasta i jakby tego, że byłam taka zła i taka, miałam takie poczucie oszukania, że ja tu żyję tyle lat, a ja o tym nic nie wiem, że teraz ten budynek jest taki zaniedbany, bo on jest pokryty jakimiś różnymi barami, grafikami różnego typu, jest kompletnie paskudny i jakby nikt sobie nic z tego nie robi, jakby to ma jakiś ładunek historyczny, jakąś wartość, nikt sobie nic z tego nie robi i jakby to wynikało z takiej mojej trochę złości, z trochę takiej niezgody na to i właśnie jakby takiego poczucia, że tutaj jest o czym mówić i jest o co walczyć, o tą pamięć, że to jest jakby to powinno być istotne i to była taka moja niezgoda na to, że po prostu ja jakby nie mogłam zrozumieć też podejścia na przykład władz i nie mogłam też jakoś przejść obojętnie wobec tej historii, na której mi zaczęło zależeć po prostu. A jak ty myślisz o tym projekcie? To znaczy myślisz jakby o nim jako o no, takim upamiętnieniu samym sobie, czy jako o jakimś impulsie do nie wiem, zmian społecznych? Jako jakimś takim miejscu gromadzącym grupę ludzi, która, no, która może tych zmian dokonać? Czy rzeczywiście no, to jest po prostu taki projekt, który sobie robisz na boku? To znaczy absolutnie, ja bym bardzo chciała, żeby ten projekt wywoływał jakąś większą dyskusję i wprowadził jakąś zmianę. I myślę, że mogę powiedzieć, że jakąś minimalną zmianę zaczyna wprowadzać. To oczywiście jest mała skala, bo to ja pracuję sama, więc nie mogę powiedzieć, że tam się, że robię jakieś, Bóg wie jakie rzeczy, ale na jaką skalę, ale są to drobnostki. Ale na przykład kompletnie w moim miasteczku zmieniła się świadomość mieszkańców na temat tej żydowskiej przyszłości.
Organizowałam jakiś czas temu spacer śladami Żydów koneckich, bo okazało się, że końskie są niezwykle wdzięczne, jeśli chodzi o ilość pamiątek takich namacalnych, pożydowskich. I mają piękną historię, zarówno industrialną, jak i w ogóle taką historię takiego, no właśnie sztetla, typowego sztetla. I ja, moi znajomi przyszli na to spotkanie ze mną, bo powiedzieli mi, że boją się, że będę tam sama i będzie mi przykro. I okazało się, że przyszło prawie 150 osób. I to były różne osoby w najróżniejszym wieku. To byli uczniowie szkół, to były osoby starsze, no i otóż osoby jakieś tam powiedzmy w wieku, tam nie wiem, 30-50 lat. Więc bardzo duże jest zainteresowanie tym tematem i jakby cały czas dostaję zapytania z różnych placówek, z różnych jakby takich, no nie wiem, instytucji czy jakichś takich organizacji, które gdzieś tam działają w Końskich, czy mogłabym powtórzyć ten spacer, czy mogłabym przyjść, opowiedzieć coś więcej. Miałam spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, będę miała spotkania z licealistami z jednej szkoły, z drugiej szkoły też planujemy jakieś tam współdziałanie, więc wydaje mi się, że tych ludzi bardzo to poruszyło po prostu, bo oni sobie tak samo jak ja nie zdawali sprawy, że oni chodzą codziennie, przechodzą koło kuczki żydowskiej, że oni przechodzą koło szkoły żydowskiej, że w ich mieście jest budynek zbudowany wyłącznie z macew z cmentarza koneckiego, żydowskiego. Więc wydaje mi się, że jest to jakiś impuls do zmiany i ja bym bardzo chciała jakby ten projekt sprofesjonalizować, bo cieszy mnie odbiór tego, że ludzie no, są zainteresowani i oni chcą więcej takiego kontentu. Ja chciałabym to sprofesjonalizować i chciałabym w związku z tym założyć między innymi fundację, która zajmuje się właśnie takim nie tyle badaniem, bo badanie to też, ale bardziej chodzi mi o edukację na temat historii prowincji, zwłaszcza właśnie pod kątem historii żydowskiej. I to chciałabym robić. Czyli w twojej społeczności można powiedzieć, że jesteś postrzegana jako osoba, tak, jako jakaś reprezentantka tej tematyki żydowskiej. Tak. A czy to myślisz o sobie jako o no, takiej działaczce, regionalistce, działaczce na rzecz dziedzictwa żydowskiego? Nie wiem, czy jestem działaczką. No coś tam działam, więc... Natomiast... Nie wiem, na ile działanie na rzecz dziedzictwa to jest robienie zdjęć i opisywanie tych historii. Być może w jakimś sensie jest. Jakby to jest taka forma, powiedzmy, bardziej taka no, abstrakcyjna, tak? Nie mam takich typowych inicjatyw związanych z tym, żeby, nie wiem, kupić synagogę i ją odbudować. No, nie mam takich pomysłów na razie. Ale wydaje mi się, że w jakimś stopniu to jest jakaś tam działalność na rzecz upamiętnienia tego i takiej poszerzania, docierania może do grup, nowych grup odbiorców, które mogłyby być zainteresowane tym tematem i pokazywania im, że ta historia by taka była właśnie. No właśnie, ja bym dopytał o tych odbiorców, bo to jest bardzo ciekawe. Kim oni są? To znaczy odbiorcy... Może nie tyle wycieczki, bo jak rozumiem, tam po prostu to jest społeczność lokalna, tak? Ale właśnie tego twojego projektu Smutne Synagogi. Bo też jak mówisz, to też mi się wydaje takie ciekawe bardzo, że jednak ty wspomniałaś o tym, że to jest takie część takiego nurtu odkrywania jakby tych emancypacji tych historii, które tutaj były lekceważone, prawda? Do tej pory, czyli za tym też jakby czy ja sobie myślę o tym, że no to też tak jest, bo to są jakby te często te synagogi, no to są takie zdegradowane te takie, tak, budynki, obiekty i jakby no właśnie ci kim są ci twoi odbiorcy? Mówiłaś, że oni mają jakąś szerszą empatię, że to nie są, rozumiem, że to nie są historycy stricte lokalni, tak, czy że to jest trochę, bo to jest dla nas właśnie to, co Paulina mówiła w aspekcie nowych mediów, to i dziedzictwa żydowskiego też wydaje się ciekawe, że my też chcemy zainteresować
czy myślimy o tym, że mówimy o dziedzictwie czy o historii Żydów polskich, ale tu nie chodzi stricte o historię, tu chodzi o jakąś, o coś więcej, tak? Czy o jakieś wartości, czy o jakieś inne sprawy. Tak, no to nie są, zwykle, to nie są historycy. Często są osoby, które gdzieś tam w jakiś sposób, no gdzieś tam tą historią się może jakoś interesują hobbystycznie, ale jakoś tam nie są to jacyś tam powiedzmy profesjonaliści często, chociaż zdarzają się osoby, które faktycznie tym się zajmują tak na poważnie. Natomiast no, to jest właśnie to, o czym mówisz, że to w ogóle nie jest o historii tak naprawdę. To jest o, wydaje mi się, o takim, ja się często spotykam z tym argumentem właśnie, że to jest o tym, że oni się czują oszukani. Że nikt im nie powiedział, nikt im, czytamy, nie wiem, omawiamy lektury w szkołach, tak? Uczymy się tej historii. Ta historia na przykład jest skupiona wokół wojen, wokół jakichś politycznych dealów i innych tego typu jakichś takich rzeczach, a oni skupiamy się w ogóle na takich istotnych jak tematach, jak to, że 10% naszego społeczeństwa przed wojną to byli Żydzi. To jest ogromna liczba. To są, jakby ja mam poczucie oszukania i u tych osób obserwujących również obserwuję taki no, przeważający taki motyw, że oni po prostu czują się oszukani i oni chcieliby jakby odkryć to, co zostało z jakiegoś powodu przed nimi zakryte. Więc to jest jakaś tam, po pierwsze ich jakaś taka tęsknota i nostalgia, bo często też ich fascynują po prostu te lokalne historie. Bo projekt mój na samym początku to były tak naprawdę zdjęcia rzucane na Instagram z opisem po prostu tej synagogi, że to jest taka synagoga, powstała w takim i takim okresie i w zasadzie tyle. Potem te historie zaczęły się rozwijać, bo mnie to zafascynowało. Okazało się, że no, to nie jest tylko budynek wybudowany nam w XIX wieku i że na przykład społeczność żydowska stanowiła w tym, nie wiem, miejscu 70% mieszkańców, co już jest informacją naprawdę czasami zwalającą z nóg, jeśli spojrzymy w kontekście takich miast jak na przykład Chmielnik. W kontekstach takich małych historii, o których ja zaczęłam pisać, które zaczęłam gdzieś wyciągać do wierzchu, to ich to fascynowało, że to jest o nich, to jest o ich małych miejscowościach, bo których też tak naprawdę niewiele osób dostrzega, bo te małe miejscowości też tej mainstreamowej historii tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. My się skupiamy na głównych ośrodkach miejskich. Oczywiście wiadomo, że w szkole nie możemy się nauczyć wszystkiego, ale no, gdzieś tam cały czas spychamy tą prowincję, jakby ona nie miała znaczenia, a tam się działo bardzo, bardzo bogate życie i ci ludzie nie dość, że właśnie czują się oszukani, bo nie wiedzieli o tej przeszłości, to dla nich to jest też takie, mam wrażenie, takie wzmocnienie takiego poczucia takiej lokalnej, jakiejś lokalnego może patriotyzmu. Czegoś w tym kierunku, że oni są dumni, że z tego miejsca są, że oni są ciekawi właśnie tej historii chociażby takiego małego Chmielnika, w którym prawie 90% to byli Żydzi, tak? Przed II wojną światową. Oni są ciekawi, nie interesują ich Żydzi warszawscy, łódzcy, bo te tematy zostały opisane wiele razy. Znaczy pewnie kogoś interesują, tylko chodzi mi o to, że jakby nie chcą już więcej jakby zagłębiać się w te takie właśnie mainstreamowe opowieści o Żydach i o Holokauście. Oni chcą zobaczyć historię mniejszych miast, ale oni też chcą zobaczyć historię z trochę innej strony. Oni chcą zobaczyć właśnie taką historię takiej codzienności. Dlatego też między innymi robiliśmy ten plakat Niesmutnego Sztetla, który pokazywał nie... My rozmawiamy na tych synagogach z tymi różnymi odbiorcami i te osoby, one są zmęczone, tak samo jak ja zresztą, mówieniem o Żydach tylko w kontekście zagłady. I oni bardzo chcą treści, które pomogą im poznać właśnie codzienne życie, relacje polsko-żydowskie, to jak takie życie codziennie w takim miasteczku wyglądało. Bo w Sztetlu na przykład to życie było bardzo mocno to życie w Sztetlu było bardzo mocno naznaczone tą, powiedzmy, także tak powiem, zegarem takim religijnym, żydowskim i często to miało po prostu większe znaczenie i większy wpływ na rzeczywistość niż Kościół. Tak było w Końskich. Był taki ładny fragment z gazety kieleckiej, który opisywał, że w sobotę, kiedy starozakonni są na modlitwie,
to całe miasto milknie po prostu. I to jest niezwykłe, to jest nie do wyobrażenia na przykład teraz. I dlatego jakby te aspekty są ważne dla tych odbiorców moim zdaniem. A nie nawet stricte historia, chociaż zdarza mi się też robić posty jakieś edukacyjne i historyczne, które przybliżają jakieś takie najważniejsze kwestie związane z przeszłością polsko-żydowską. No bo to jest, mi się wydaje, taki ciekawy wątek. Mówisz o tych lokalnościach, ale tak naprawdę ten aspekt osobistego związku, czyli po prostu no, ty w pewnym momencie poczułaś, że ciebie to jakoś bezpośrednio dotyczy, jak rozumiem, znaczy to jest oczywiste, tak? Ci odbiorcy twoi, którzy no, po prostu czują jakiś, mogą poczuć jakiś związek z tym dziedzictwem, z ich miejscowości, a nie w skali jakiejś po prostu abstrakcyjnej, prawda? To jest... Bo też sobie właśnie się zastanawiam to, o czym mówisz, czy to jest tak, że to jest, no bo wspominałaś o nostalgii, może ja bym, nie wiem, dodał może melancholii, ale właśnie jakby chodzi o ten stosunek do przeszłości, takie jest trochę moje pytanie, bo jak rozumiem, to nie jest właśnie taki tak naprawdę no nostalgiczny w rzeczywistości, bo jak rozumiem, to jest otwarcie nowej rzeczywistości, tak? Zarówno dla ciebie, jak i dla tych twoich odbiorców, a nie mówienie, że kiedyś to było tak pięknie. To prawda, to prawda. Ja się staram unikać tej, bardzo, bardzo się boję sytuacji, w której mogłabym jakoś tak się dać ponieść tej nostalgii i właśnie jakoś tak zniekształcić faktycznie tą rzeczywistość i staram się tak hamować w jakichś takich, bo każdy myślę, że jak jest niesiony takim nurtem nostalgii, to może dać się ponieść za bardzo i chcieć za bardzo jakoś ukolorowić i ukwiecić tą historię, bo brakuje nam po prostu na przykład kontekstu, tak? Nie żyliśmy w tamtych czasach, nam się wydaje, że tak to było, więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Natomiast no, moim zdaniem to jest z drugiej strony, no to też to jest fajna przeciwwaga właśnie dla tej całej historii, której się uczyliśmy. Tej historii ciężkiej, politycznej, nudnej, opartej na pieniądzach, na przemocy. To jest zupełnie inne spojrzenie na historię. Bo też tak sobie o tym myślę w takich kategoriach też trochę właśnie antropologicznych, że to też jest taka historia obca, tak? I poniekąd może trochę przez to ciekawa, tak? Znaczy, że ta przeszłość jest czymś obcym. Bo tak jak mówisz, ta historia, którą uczymy się, czy uczyliśmy się z podręczników, no to wszystko jest taka narracja bardzo oswojona i jakby nasza, tak, to się podkreśla. Natomiast to są takie rzeczy, które są takie jakieś no, trochę niepewne, nieokreślone, prawda? Tak, i tutaj też mi się wydaje, że w ogóle o to się rozbija cały problem, bo to jest jakby historia tych Żydów, ich, nie nasza. A to, jak bardzo na przykład powstawanie tych miasteczek było związane z działalnością Żydów, powoduje, w mojej opinii, że to jest nasza wspólna historia. Bo gdyby nie Żydzi i nie ich wpływ na, przemożny wpływ na gospodarkę na przykład takich końskich, to miasto może by istniało, ale na pewno nie w takiej formie, nie w takiej kondycji, w jakiej znajduje się dziś, ponieważ Żydzi koneccy bardzo mocno wpłynęli na ten krajobraz taki industrialny, zwłaszcza odlewniczy i stworzyli 3 duże odlewnie, które potem zostały po wojnie upaństwowione i powstały koneckie zakłady odlewnicze. Więc pod tym kątem myślę, że możemy mówić o tej wspólnej historii, natomiast z jakiegoś powodu cały czas właśnie mamy takie poczucie, że ci Żydzi to nie jest nasza historia i stąd też się bierze potem ta dyskusja o tym, co robić z tymi synagogami, bo to nie jest nasze. Jak Żydzi chcą sobie zadbać, to niech sobie zadbają, bo to jest ich. My o swoje kościoły dbamy. No tak i nie, tak? No, może z jakiegoś powodu wydaje mi się, że na przykład patrząc na to, że taka synagoga niesie ze sobą ładunek historyczny, społeczny,
mówi o ważnym aspekcie, ważnym elemencie, jakimś ważnym wycinku historii danego miejsca, to tak naprawdę to jest niezwykle istotne, nawet to jest w naszym interesie, żebyśmy mogli o to dbać, tak? Natomiast no jest taki stosunkowo duży opór, ja się z tym spotykam i właśnie myślenie to nie jest nasze, bo ludzie nie widzą związania po prostu z tym miejscem i chcą to zostawić Żydom współczesnym, których no w Polsce tak naprawdę jest garstka i tak naprawdę zadbanie o te miejsca jest niemożliwe. Jest jakiś taki strach, jakiś taki lęk. Tak samo w tej szkole żydowskiej. No, widać opór, widać takie przestraszenie, bo tak naprawdę też jak spojrzymy na przykład na zabudowę Końskich, to możemy zobaczyć sobie te kamienice, z którymi tak naprawdę no, nie wiadomo co zrobić, a te wszystkie kamienice, jak przejrzymy sobie rejestry własności z 1936 roku, no to wiadomo, że one są wszystkie żydowskie. Więc tak naprawdę no też nie wiadomo, czy remontować te kamienice, czy nie remontować, czyje to jest tak naprawdę, no niby państwowe, ale na przykład jest taki lęk w ludziach. Ja jakby, to jest moim zdaniem jeden z takich głównych lęków, jeśli chodzi o polski antysemityzm. I jakby ja antysemityzmu absolutnie nie tłumaczę, natomiast rozumiem właśnie skąd się wywodzi. Z takiej no powszedności, tak? Jeżeli ja wejdę do tego budynku, zajmę go, kupię go, nawet legalnie go kupię od państwa, tak? I wyremontuję, włożę w to masę pieniędzy i jest ten lęk, że przyjdą ci Żydzi i oni po prostu to zabiorą. I no, to jest moim zdaniem głównie to jest problematyczna kwestia. Natomiast ja byłam i tak zaskoczona podczas tego spaceru, że i tak z taką otwartością to zostało przyjęte i bardzo, bardzo mnie to ucieszyło, że to są grupy, ludzie z zupełnie różnych grup, wiekowych, czy jakichś takich powiedzmy grup, nie wiem, zainteresowań, a mimo wszystko z taką otwartością jakoś przyszli na to spotkanie, nie było w nich żadnej agresji. Ja się też bałam trochę ze względu na skalę tego wydarzenia, której się kompletnie nie spodziewałam, że po prostu mogą jakieś takie nieprzyjemności mieć miejsce, ponieważ ja się na trasie smutnych synagog faktycznie spotykałam z takimi sytuacjami takiej otwartej agresji po prostu. Rzucanie na przykład we mnie butelkami szklanymi albo jakimiś wyzwiskami, to ja się z tym spotkałam i tego się trochę obawiałam. A Końskie naprawdę się spisały na medal i to było super. No właśnie, bo ja też miałam o to dopytać, to znaczy jak jest w tych miejscowościach, do których ty jeździsz, no bo ty się przemieszczasz i aktywnie szukasz smutnych synagog i je, można powiedzieć, dokumentujesz. Ale czy to jest tak, że myślisz sobie, no dobrze, to teraz jakby jadę w Lubelskie. Znaczy na ile te twoje wyjazdy są wcześniej dokumentowane, na ile rzeczywiście ty się do nich tak przygotowujesz, czy to jest tak, że najpierw widzisz coś, co przyciąga twoją uwagę i wtedy jakby ruszasz grzebać w historii tego miejsca, czy... To znaczy tak. Akurat teraz przy okazji wycieczki do Lubelskiego, którą zamierzam odbyć, no to jest akurat kwestia bardzo prosta. Mam spotkanie na uczelni i będę prowadzić spotkanie z kółkiem historycznym odnośnie tego tematu. Więc postanowiłam sobie po prostu trochę przedłużyć ten urlop i trochę pojeździć w tamtych kierunkach, bo akurat Lubelszczyzna obfituje w różne takie ciekawostki i pozostałości. Natomiast ja lubię robić właśnie takie trasy kilkudniowe. Ja bardzo lubię jeździć w ogóle samochodem i bardzo mnie cieszą takie trasy. Bardzo mi się podoba na przykład trasa po Wielkopolsce, aczkolwiek to jest tak, że ja no, nie mogę pojechać bez przygotowania, bo nic bym pewnie nie zobaczyła albo zobaczyłabym znacznie mniej niż sobie to zakładam. Czasami te moje trasy, no one są trudne, ciężkie one są, bo na przykład ja też mam czasami problem z takim wyskalowaniem po prostu tego i mnie się wydaje, że przecież 12 synagog dziennie, no oczywiście, to jest możliwe, totalnie realne. Potem się okazuje, że no niekoniecznie i na przykład czasami jeżdżą ze mną różne osoby, jacyś moi znajomi, no to tak, to jest dla nich, to jest ciężka sprawa, tak? Taki całodniowy nawet trip, ale no to są piękne, piękne wyjazdy, piękne przygody. Tylko one muszą być opracowane, bo jednak to są małe miejscowości, tych materiałów na ten temat nie jest za dużo i trzeba wiedzieć, gdzie się jedzie konkretnie.
też kwestie takie czysto logistyczne, że trzeba się gdzieś potem przespać, czy coś zrobić, jakoś tak to rozplanować logistycznie, także to wymaga wcześniejszego jakiegoś researchu. No bo tutaj, przepraszam, może to był jednak rebus z tym lubelskim. Może był rebus. Nie, to pracuje. Czy ty myślisz o tej dokumentacji, którą robisz, rzeczywiście, kiedy ją robisz, w kategoriach kontentu? To znaczy, w pewnym sensie tak, no to jest jakby moja praca teraz, tak? To znaczy mam swoją normalną pracę, ale mam też taką pracę po godzinach właśnie. Ale no to jest dla mnie bardzo cenne takie... To ja się trochę śmieję, że to jest jak złapaniem Pokemonów, trochę takich moich kolejnych, że ja to już jest takie uzależnienie po prostu, że ja tak, że ja po prostu bardzo chciałabym zobaczyć wszystkie te miejsca i zobaczyć i na przykład zrobić potem z tego taki jeden ogromny folder i sobie to podzielić, że na przykład te synagogi zostały na przykład w jakiś sposób upamiętnione, a te zostały na przykład przerobione na sklepy, zrobić sobie taką kwerendę potem z tego, podzielić, jakby zobaczyć, co tak naprawdę z tymi miejscami się stało, jaki jest stan w danym miejscu, jakiś taki stan świadomości na temat przeszłości, czy na temat w ogóle przeszłości tego miejsca, nie mówię tylko o miejscowości, ale danego budynku. No, dla mnie to jest to taka, no jest to jakaś taka misja moja się zrobiła ostatnia życiowa. No bo tak, no właśnie tutaj sama o tym powiedziałaś, o tym, że synagogi mogą być, niektóre tak, są przerobione na jakieś, czy zaadaptowane po prostu do nowych funkcji. Jak ty w ogóle, dla ciebie to ma znaczenie, że no wiadomo, większość synagog nie pełni swojej funkcji, tak, ale czy to, jak ty postrzegasz właśnie sklep w synagodze, czy jak to na ciebie działa? To jest bardzo skomplikowana sprawa, bo ja generalnie, tak, gdybyście mnie tak zapytali, co ja myślę o przerabianiu miejsc kultu na jakieś takie prozaiczne rzeczy, na takie prozaiczne miejsca typu, nie wiem, dyskoteka w kościele albo jakiś tam, nie wiem, sklep w synagodze, no to nie byłabym za bardzo jakby zwolenniczką takiego. Ja mam, mimo że jestem osobą religijną, to mam jakieś takie poczucie, że to jest jakieś takie miejsce ważne z punktu widzenia no, takiego dorobku cywilizacyjnego, powiedzmy. I dla mnie, ja mam jakoś taki hamulec. Natomiast w sytuacji, kiedy faktycznie, tak jak mówiłam, w Polsce jest garstka Żydów, która no, nie zadba o to w takim stopniu, jakim byśmy chcieli. Zresztą nie ma sensu wybudować teraz synagog, bo nie ma ich komu budować tak naprawdę. I jeżeli znajdą się właśnie jacyś działacze czy władze, jakieś takie powiedzmy samorządowe, to super, jeżeli one będą chciały jakby spowodować, że ten budynek przetrwa. I na przykład, taki właśnie przykład sklepu w synagodze w Inowłodzu, który jest taki strasznie gorącym tematem, dla mnie, uważam, jest to miejsce, jest to rozwiązanie bardzo dobre. I wiele osób się oburza, no bo jak to? Tutaj mamy jakieś polichromie na ścianach, a tutaj się piętrzą pampersy, nie? Albo jakieś pulpety, albo najśmieszniejszy był karp po żydowsku właśnie. I to takie, to też było takie, to jakiś tam w tym twist. Natomiast no, ludzie się tym oburzają. Ja ich rozumiem, ja totalnie rozumiem, no bo tak jak mówię, ja też mam problem z przerabianiem miejsc kultu na takie rzeczy. To jest jakieś takie mieszanie porządków, sacrum, profanum. No dla mnie jest w tym jakaś taka niezgoda we mnie. Natomiast no co zrobić z taką sytuacją? No Inowłódz jest na przykład moim zdaniem świetnym przykładem tego, że o synagogę można zadbać, ponieważ właściciele tej synagogi faktycznie prowadzą tam sklep. Nie wiem, czy oni to wynajmują, czy to jest ich sklep, nieważne. Generalnie właściciel samego budynku jest w stałej współpracy ścisłej z konserwatorem zabytków. I tylko dzięki temu, że jest w tej współpracy i łoży odpowiednie nakłady na to, żeby zachować to, co się zachowało, ta synagoga tak wygląda. Ona prawdopodobnie by się po prostu zawaliła. Więc moim zdaniem to jest super miejsce. Warte w ogóle też odwiedzenia, no bo ten dysonans, kiedy się tam wchodzi, no też jest takie, no jest to specyficzne uczucie, fajnie można, jak można je doświadczyć po prostu na samym sobie.
Natomiast no, to jest takie rozwiązanie, moim zdaniem, które w ogóle w synagodze też wino w Łodzu jest też tabliczka na przykład informująca, co tu kiedyś było, więc moim zdaniem to jest naprawdę rewelacyjny przykład takiego, jak to powiedzieć, no, jakiegoś tam przerobienia synagogi na miejsce takie użyteczności, takie powiedzmy jakiejś takiej prozaicznych takich aktywności. Tak, na tym skończę. Ty powiedziałaś przed chwilą, że pewne synagogi są upamiętnione i tak sobie pomyślałem, że to o to chodzi, tak? To znaczy upamiętnione synagogi to jest to, że synagoga nie musi pełnić swojej funkcji, ale jakby jest informacja, że to jest synagoga. O to chodzi, tak? Tak, no dla mnie to jest super. Bo dla mnie zawsze synagoga upamiętniała, tak? Że ja myślałem o to zawsze w taki sposób, że synagoga po prostu jest świadectwem, tak? Upamiętnia jakby społeczność żydowską, natomiast tu można upamiętnić, znaczy nie wiem, czy nie przesadzam z tą interpretacją tego, co mówisz, że można upamiętnić jakby samą synagogę, tak? Podkreślając jej funkcję, tak? Pierwotną. Ja jeszcze do tego pytania dodam pytanie takie, czy ty o tym swoim projekcie też myślisz jako jakimś upamiętnieniu. Mhm. Upamiętnieniu synagog czy upamiętnieniu społeczności? No, jakby drugi poziom. Tak? Okay. Metapoziom. Więc tak, ja myślę, że jednak tutaj jest za wysoko. Wszedłeś jakieś wyższe, za wysokie rejestry. Okay. Ja bym tego tak jakoś nie przekminiała głęboko. Zresztą to też, gdybyś przejechał na przykład po tych różnych miejscach, to też byś zauważył, że czasami to jest po prostu tak jak wino w Łodzu, tam jest napisane synagoga, powstała tam w którymś wieku i tyle. Mhm. Natomiast w niektórych synagogach po prostu jest na przykład tablica pamiątkowa pisząca o całej społeczności. Nie? Także to wydaje mi się, że to ludzie tak głęboko tak nie rozkminiają. Natomiast odnośnie twojego pytania, jeszcze raz mogłabyś? No chciałam, znaczy pytanie dotyczy tego, czy ty o tym swoim projekcie, tak? Dokumentacji tych smutnych obiektów, post obiektów kultury, czy ty myślisz o tym jako o jakiejś formie upamiętnienia? No tak, no na pewno to jest forma upamiętnienia. Nawet był taki projekt przecież pana Wilczyka, to było Niewinne oko nie istnieje, to był taki zbiór właśnie zdjęć synagog. No i jakby między nami praktycznie jest 20 lat różnicy w patrzeniu na te miejsca. Co prawda no to jakby projekt pana Wilczyka był stricte fotograficzny. No, u mnie to się rozbija o to, że tam jest też w ogóle sporo właśnie opowieści o tych lokalnościach. Natomiast no, możemy sobie zobaczyć, zerknąć na te zdjęcia w tej książce i zobaczyć te zdjęcia współczesne i zobaczymy, co się dzieje z tymi budynkami, że one na przykład popadają w coraz głębszą ruinę, a czasami dzieje się tak, że z jakiegoś powodu ruszają jakieś prace i one są odrestaurowane, więc to jest moim zdaniem takie fajne archiwum. I za 20 lat ktoś mógłby znowu zrobić coś takiego i moglibyśmy po prostu zobaczyć tą ciągłość, co się zmienia, czy te budynki faktycznie przetrwają, czy nie przetrwają, co się z nimi stanie, jak się będą zmieniać. No tak, to jest bardzo ciekawe rzeczywiście, bo absolutnie. Czy ty, jeśli wiesz, że któraś synagoga, tak jak teraz właśnie w Chęcinach na przykład jest, nagle właśnie staje się ten taki cud jakby, że nagle ktoś odkrywa i zaczyna się remont, czy ty wtedy jeździsz tam właśnie zrobić na nowo dokumentację, czy... To znaczy nie miałam jeszcze za bardzo takich okazji, natomiast miałam jeden taki przypadek, o którym wydaje mi się, że warto powiedzieć, bo ja mam jedną taką swoją ulubioną synagogę, to ona jest strasznie urocza, to jest synagoga w Szydłowcu, malutka synagoga garbarska, bodajże z XIX wieku. I to jest miejsce, które zawsze widziałam z zewnątrz. Ona jest taka malutka, taka, wygląda jak taka kosteczka cukru. Nigdy nie mogłam tam wejść, nigdy nie mogłam zobaczyć nic więcej, bo ona tam z drugiej strony też była chyba porośnięta jakimiś drzewami, ciężko było, od strony ulicy tylko można było zobaczyć jej fasadę i nic więcej.
Natomiast wróciłam tam i nawet chodzi mi o to, że jakby ja wracam do tych miejsc. Natomiast rzadko kiedy publikuję to w formie posta, bo mi to zaburza moje po prostu, moje jakieś tam powiedzmy feng shui, jeśli chodzi o układ mojego walla po prostu. Ale ja wracam do tych miejsc, ale w przypadku Szydłowca się skusiłam na to, żeby jakby pokazać drugi raz to samo miejsce z taką adnotacją, że wracam tam po 2 latach. Ponieważ skontaktowała się ze mną pani, która kupiła tą synagogę i zapytała, czy chcę zobaczyć ją po prostu od środka i czy chciałabym współpracować w jakimś stopniu, jakby, bo ona, jej zależy na tym, żeby stworzyć tam miejsce, powiedzmy, jakiegoś takiego dialogu, jakieś takie miejsce takie mówiące o wielokulturowości po prostu Szydłowca, bo Szydłowiec też ma piękną taką historię właśnie multikulturową. No i chciałaby jakby, żeby nie zatrzeć po prostu tych walorów tej synagogi i chciałabym, żeby opowiedzieć o tej przeszłości żydowskiej, ale właśnie mówiąc o życiu, a nie o śmierci. Nie tylko ciągle o Holokauście, tylko właśnie, żeby pokazać, jak to życie wyglądało, żeby było bogate i że po prostu, no żeby patrzeć z tej perspektywy na historię Szydłowca. I to jest super. I też się spotkało to z bardzo przyjemnym takim odbiorem ze strony obserwujących, że oni też są ciekawi losów tych budynków tak naprawdę. Oni się w jakiś sposób z tymi miejscami po prostu związują i z samym projektem i po prostu są ciekawi i zaczynają sami śledzić nawet, co tam się na bieżąco w tych ich miejscowościach czy w ogóle w jakichś tam kwestiach dzieje. A czy ty, no bo mówisz o tej sytuacji, no tak bardzo fajnie pokazuje, jak twoje zasięgi idą z digitalu do realu. Natomiast chciałam zapytać, czy jak się pojawia taka propozycja na przykład, tak, jakiegoś udziału w odrestaurowaniu, przywróceniu jakiegoś działania na innym polu tej synagogii, to masz takie trochę poczucie, że dobra, są lokalni działacze na rzecz dziedzictwa, są tutaj regionaliści, że ja im to zostawię, czy po prostu idziesz w to? Znaczy, jedno słowo chodzi mi o to, czy, no wiesz, jesteś młodą osobą, która jakby ten swój projekt prowadzi online, tak? Jest to inne działanie niż takie klasyczne chodzenie do urzędu miasta z pismami i tak dalej. Przepraszam, czy to oczywiście jest bardzo spłycające, ale no, o to mi chodzi, że czy ty czujesz, że jakby wypełniasz jakąś lukę, czy też czy po prostu czy czujesz jakiś, nie wiem, czy czujesz, że nie powinnaś czego zrobić dlatego, że ten temat jest już zagospodarowywany przez jakieś inne osoby, które działają w danym miejscu na rzecz dziedzictwa żydowskiego? To znaczy tak, może po kolei odpowiem, może tak, ja nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. Więc jeżeli ktoś na Warmii szuka jakiegoś wsparcia, to ja jak najbardziej chętnie, nie wiem, opiszę to, mogę się z kimś skontaktować, mogę komuś o tym opowiedzieć i ja z przyjemnością to zrobię. Mogę tam nawet przyjechać, ale wiadomo, że nie będę walczyć czy tam murować tej synagogi od nowa. Natomiast na takim polu, na przykład, nie wiem, chociażby stworzenie jakiejś petycji, jakiegoś takiego poparcia, no to jak najbardziej mogą takie osoby liczyć na moje wsparcie. No bo jakiś tam powiedzmy zasięg ten projekt ma, więc jak najbardziej. Natomiast no to też jest tak, mi się wydaje, że jeżeli są osoby, które gdzieś tam regionalnie walczyły o to, no to byłoby nie w porządku, gdybym ja tam weszła z buciorami, bo ja mam Instagrama o synagogach, no to byłoby niepoważne. Więc jakby staram się po prostu, jeżeli te osoby faktycznie poproszą o jakieś tam wsparcie i jeżeli ja będę ocenię, że jestem w stanie to wsparcie w jakiś stopniu dać, to jak najbardziej ja się angażuję w takie projekty. Zresztą ja też, to jest bardzo, bardzo w ogóle żmudne i trudne działanie takich lokalsów, osób, które gdzieś tam próbują walczyć o to dziedzictwo swoje, właśnie to chodzenie do tych urzędów, pisanie pism, odbijanie się od ściany. To jest naprawdę tytaniczna praca i jakby ja nie zamierzam się nikomu w takie gdzieś tam wpychać po prostu z buciorami w ich działania, bo wykonują naprawdę ważną sprawę moim zdaniem. I mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości sama się będę mogła zmierzyć z tą maszyną biurokratyczną właśnie w kontekście ratowania w mojej rodzinnej miejscowości jakichś takich okruchów dziedzictwa, które zostały. A możesz powiedzieć, jakie to są okruchy? To jest bardzo sporo, całkiem sporo płyt nagrobnych, które leżą odłogiem, które są schowane w jednym z zakładów.
żeby po prostu nie niszczały. No i tak naprawdę gdzieś ta kwestia lapidarium z tych macew, ona gdzieś utknęła w którymś roku. Chciałabym to poruszyć, żebyśmy mogli na fali tego zainteresowania, żebyśmy mogli może coś w tym kierunku zrobić, żeby to lapidarium faktycznie powstało, żeby te macewy dalej nie niszczały. No bo jak widać jest coraz większe zainteresowanie, jest jakby, tak, to jest moim zdaniem dobry moment, żeby wrócić do tematu i jakby upamiętnić tych Żydów koneckich w taki należyty sposób, bo jak mówię, tam zostało mnóstwo dziedzictwa, zostały kamienice, zostały te balkony na Sukot, została kuczka, szkoła, ten budynek z tych macew. Tam jest masa rzeczy, ale to jest to, co oni zostawili po sobie. A jeżeli coś upamiętniamy, no to upamiętniamy, są dwa miejsca pamięci, ale to są miejsca pamięci związane właśnie jedną z agresją taką niemiecką, typową, w sensie tam po prostu, nie wiem jak to się nazywa, no bo na rynku, na skwerku w centrum Końskich po prostu rozstrzelali tam grupę Żydów. Więc takiej no, lokalnej powiedzmy masakry, no i druga tablica upamiętniająca jest po prostu taka ogólna, że w Końskich mieszkało 9 tysięcy, w koneckim getcie zamieszkiwało 9 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, no i że jakby no, tam część ich pamięci. No ale ja bym chciała jednak z tymi macewami coś zrobić, bo uważam, że no, to jest jakiś taki skarb i taki znak jednak przeszłości. Może kiedyś się coś w tym kierunku uda ruszyć, bo nastroje są sprzyjające. A czy jest cmentarz żydowski? Jak rozumiem, jest, tylko bez nagrobków, bez tak, macew, tak? Tak, dokładnie. Jest to po prostu pusta przestrzeń, a to był duży dwuhektarowy cmentarz. Więc tych macew, nie wiem na chwilę obecną, ile ich się zachowało, bo cały czas one spływają. Do tego są osoby, które się tam, powiedzmy, jakoś tak no, nieoficjalnie tym zajmują, po prostu chcą też coś z tym zrobić i z jakiegoś powodu to w latach jakoś tak poprzednich niekoniecznie się to udało, nie wiadomo z jakiego powodu, bo no, może po prostu to nie było jakiejś woli, nie wiem, politycznej, chociaż nie wiem, nie chcę tutaj nikogo pomawiać, ale no, nie było takiej, nie udało się tego zrobić. Mam nadzieję, że może moglibyśmy zrobić coś teraz w tym kierunku. A czy masz kontakt z Żydami pochodzącymi z Końskich? Nie skontaktowałam się, natomiast ostatnio spotkałam pana, który jest w kontakcie właśnie z rodziną konecką, żydowską, ponieważ oni mieli fabrykę cegły u nas i jeszcze do tej pory są jeszcze w kontakcie, ta rodzina mieszka w Warszawie, ale tak bezpośrednio z Żydami z Końskich nie. Paulina? Nie, chyba już nie mam pytań. Może to jest czas, Rita, żebyś pozdrowiła swoją społeczność. Wiesz, my mamy duże zasięgi. Macie duże zasięgi. No to dobrze, no to powiem coś. Pozdrawiam. Nie, pozdrawiam moją społeczność. Jestem bardzo wdzięczna, że ze mną jesteście i bardzo się cieszę, że jest was coraz więcej. Dziękuję. Może coś chcesz jeszcze dodać do naszej rozmowy? Bo mi przychodzi takie jedno pytanie, takiej ogólnej natury, bardzo ciekawe, że tak naprawdę, no nie wiem, my jesteśmy trochę chyba nauczeni w Polsce, że jest jakby wiedza, i są emocje jakby na takiej zasadzie, tak? Jest historia i tak sobie myślę, że to, co ty robisz, no ale ja tak samo sobie myślę o różnych innych rzeczach, ale mówimy o twoich działaniach, że one, mówisz o tych swoich odbiorcach, że one spełniają też pewne potrzeby emocjonalne, prawda? I że to chodzi o pewne potrzeby emocjonalne, że to nie chodzi tylko o to, żeby poznać czyjąś historię, ale że to pełni też jakąś funkcję w życiu, no nie wiem, naszym tutaj w Polsce, że chyba jest jakaś taka potrzeba też. To znaczy potrzeba jest coraz większa. Wydaje mi się, że jeszcze jakbyśmy
Myślę, że jak pan na przykład Wilczyk zaczynał swój projekt, to takiego głodu wiedzy na ten temat nie było. No też nie miał możliwości jakby rozpropagowania tego takiej, jak ja mam dziś, tak? Że mam Instagrama, w którym docieram do sporej grupy osób. No to wtedy to było tam, wtedy jego działania to były raczej dla smakoszy takich, prawda? Osób, które były zainteresowane tym. No teraz na pewno jest dużo łatwiej dotrzeć. Natomiast też wydaje mi się też taka ciekawa w ogóle dystynkcja, bo ten projekt, on jest właśnie trochę o emocjach, a trochę o nauce. I właśnie takie pytanie, które też kiedyś padło u mnie na uczelni i które gdzieś tam cały czas się za mną, podąża za mną, że czy możemy mówić o historii jakby emocjonalnie, czy ta historia powinna być zawsze obiektywna, czy jeżeli dodamy do tego trochę tego swojego takiego, no nie wiem, sosu po prostu i swojego jakiegoś spojrzenia na to i swojej emocjonalności, czy to jest wtedy historia, czy to jest wartościowe spojrzenie na tą historię, bo to akurat była rozmowa w kontekście profesora Grabowskiego i w kontekście Grossa, sąsiadów Grossa, że właśnie ta historia tam przekazywana, ona nie jest sucha, to nie jest taka po prostu dyskusja między po prostu akademikami, teoretykami, w sensie na takim poziomie właśnie bardzo suchej, faktoidowej takiej narracji, tylko właśnie coś, w czym są emocje, w czym są jakieś takie nacechowane pewne rzeczy, czy takie nacechowanie emocjonalne, czy ono jakby ujmuje tej historii? Nie wiem, czy ujmuje, natomiast na pewno sprawia, że jakby to połączenie sprawia, że ten projekt jest ciekawy, bo gdybym ja bazowała tylko na takich po prostu jakichś źródłach tylko pisanych i nie byłoby w tym żadnego takiego triggera właśnie w postaci tego, który odpala nas emocjonalnie, to myślę, że nikogo by to nie zainteresowało. A tak to jakby docierając właśnie dzięki mediom społecznościowym, docierając do takich jakichś takich rejestrów emocjonalnych, no to dużo większe zainteresowanie po prostu jest takim projektem.